Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Niezwykłe wydarzenie z życia Jezusa i Jego uczniów. Na Górze Przemienienia, utożsamianej dzisiaj z Górą Tabor, Bóg Ojciec odsłania boską chwałę swojego jednorodzonego Syna. Prefacja na dzisiejsze święto wyjaśnia nam cel i znaczenie tego wydarzenia dla apostołów i całego Kościoła. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego głowa. Widzimy zatem, że podwójny jest cel przemienienia Chrystusa. Wydarzenie to miało umocnić wiarę uczniów Chrystusa, aby nie zwątpili wobec zgorszenia krzyża. Wizja boskiej chwały Chrystusa miała umocnić ich przeświadczenie, że Jezus jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, a Jego śmierć na krzyżu nie oznacza porażki Boga, ale Jego triumf nad złem tego świata. Po drugie, przemienienie Pańskie napełnia nadzieją każdego z nas, członków Kościoła Chrystusowego, że i my kiedyś osiągniemy chwałę, w której Chrystus już uczestniczy. Prawda o tym, że Bóg pragnie naszego przemienienia, naszego przebóstwienia, jest dogmatem katolickiej wiary. Nasi bracia z kościołów wschodnich, zarówno katolickich, jak i prawosławnych, przemienienie Pańskie umieszczają w centrum swojej duchowości. Pozwólmy, aby światło promieniujące z taboru przenikało nasze serca i przemieniało nas w Niego. Pozwólmy Bogu, aby dokończył w nas to dobre dzieło, które rozpoczął w dniu stworzenia człowieka. Niech Bóg odnowi swój obraz w nas i uczyni nas coraz bardziej podobnymi do Niego. Niech doprowadzi nas do chwały, którą nam przyobiecał.